A, witam pana. A, my się znamy, pan Robespierre, tak? Arthur Young. Tylko przypominam. Chciałem pana spytać, panie Robespierre, czemu jest tak, że... Ponieważ tak się przyglądam tutaj w klubie 30 i w, jak słyszę o obradach Zgromadzenia Narodowego, to tak się zastanawiam, czemu rząd, czemu dwór nie ma w tym kraju żadnej swojej prasy, a zwłaszcza rząd tworzony wspólnie z Zgromadzeniem Narodowym, nie ma żadnej prasy, żeby się bronić i tłumaczyć swoją politykę ludziom. No, ja myślę, że jeżeli rząd jest cnotliwy, wtedy żadna prasa mu niepotrzebna. Broni się przez samą swoją cnotę. Proszę mi wybaczyć, nie znam specyfiki Francji aż tak dobrze, ale czy to nie jest troszkę naiwne podejście? Przecież Rousseau pisał, że cnota powinna być podstawą funkcjonowania republiki. Tylko w ten sposób powstrzymamy gatunek ludzki od, rodzaj ludzki od niszczenia i degrengolady kulturowej. Właśnie Rousseau, czy to prawda, że co mówił hrabia Mirabeau? Hrabia Mirabeau mówił, że mi w rozmowie ostatnio, że Rousseau odwołał w liście do niego wszystkie swoje właściwie tezy polityczne. Ja tam nie widziałem, wątpię. No ja tylko mówię, co słyszałem od pana Hrabiego.